Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informację dnia. W Warszawie odbędzie się dziś konwencja PiS z udziałem między innymi lidera partii Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Podczas spotkania mają paść nowe propozycje w sprawie wyższych płac i modernizacji Polski. Podsumowanie dokonań rządu, wyznaczenie celów na kolejne lata, między innymi tych dotyczących Europy, to główne plany na dzisiejszą konwencję Prawa i Sprawiedliwości. Dobra armia, dobry żołnierz, dobra partia jest przygotowana na każdy scenariusz. Nie wymiękajmy. Róbmy swoje. Politycy Zjednoczonej Prawicy podkreślają, że ich rząd pokazał skuteczność. Mam poczucie potencjału, siły. Nie wszystko nam się udało, ale już dzisiaj się przygotowuję do tych kamer, jak będzie kampania. Nie staniemy z pustymi rękami. O nie. Co? Dobre? Mamy dorobek. Mamy dorobek. Ta partia nie leżała do góry brzuchem. Nie wyszło nam wiele rzeczy, ale... 3 latka i jeszcze pociągniemy w tym roku. Konwencja, jak podkreślają politycy Prawa i Sprawiedliwości, będzie pokazywała, że rząd jest skuteczny i wiarygodny w wypełnianiu wyborczych obietnic. Dzisiaj mamy poznać też nowe propozycje w sprawie wyższych płac i modernizacji Polski. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby zwyciężyła cywilizacja życia, powiedział poseł Bartłomiej Wróblewski w Polskim Punkcie Widzenia. Polityk odniósł się w ten sposób do tzw. aborcji eugenicznej, czyli możliwości zabijania dzieci ze względu na podejrzenie niepełnosprawności bądź choroby. W 2017 roku poseł Bartłomiej Wróblewski złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, który dotyczył stwierdzenia niekonstytucyjności przesłanki eugenicznej. Dopuszcza ona tak zwaną aborcję, czyli zabicie dziecka ze względu na podejrzenie upośledzenia lub nieuleczalną chorobę. Pod wnioskiem podpisało się 107 posłów z różnych ugrupowań. Do dziś Trybunał Konstytucyjny nie zajął się sprawą. Tu warto wspomnieć o tym, że Trybunał ponad 20 lat temu zajmował się podobną sprawą. Rozstrzygał zapis dotyczący tzw. aborcji ze względów społecznych. Ostatecznie uznał ją za niekonstytucyjną. To orzeczenie z 1997 roku, które zostało ponad 20 lat temu wydane, ono w takiej dyskusji na temat praw człowieka na świecie ono istnieje. Można powiedzieć, że z Polski wyszedł wtedy taki ważny impuls, pokazujący zresztą, że to nie wszystko musi iść w takim jednym kierunku, liberalizacji wszystkiego, odejścia od wartości. Mimo to sprawa tzw. przesłanki eugenicznej ciągnie się już dość długo. A to przecież czas odgrywa tu kluczową rolę, ponieważ cały czas zabijane są polskie dzieci, u których lekarze podejrzewają niepełnosprawność lub nieuleczalną chorobę. Gdybym ja był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, gdyby ode mnie to zależało, to postępowałbym dokładnie tak, jak zrobił to Trybunał 20 lat temu. Wówczas to zajęło niespełna 6 miesięcy. Natomiast prawdą jest, że Trybunał Konstytucyjny nie jest związany żadnym terminem. Jeśli ma to zostać w właściwy sposób rozpatrzone, właśnie bez żadnych emocji politycznych, to może nawet trwać dłużej, byle ostatecznie zapadło orzeczenie. I ta ochrona została zapewniona. Poza wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie znajduje się projekt ustawy, który dotyczy tego samego co wniosek do Trybunału, czyli skreślenia zapisu pozwalającego na zabijanie dzieci chorych czy niepełnosprawnych. Tymczasem wielu polityków mówi, że lepiej ustawy nie przegłosowywać, póki stanowiska nie zajmie Trybunał Konstytucyjny. W takim trochę oddaleniu od polityki lepiej zająć się taką sprawą, która budzi takie duże emocje i kontrowersje. Wniosek, który znajduje się w Trybunale, po rozpatrzeniu i zaakceptowaniu będzie miał o wiele silniejszą moc prawną niż zmiana przepisów. Pewności nie mam, ale cały czas mam nadzieję, wiarę i takie przekonanie, że ponieważ ta rzecz jest tak ważna, ta rzecz jest dobra, powinniśmy zrobić wszystko, żeby, co w naszej mocy, żeby to się udało, żeby, krótko mówiąc, w tym też ważnym aspekcie zwyciężyła cywilizacja życia. Na to zwycięstwo czeka też blisko 1 000 000 obywateli, którzy podpisali się pod obywatelską inicjatywą Zatrzymaj aborcję, a sprawa jest bardzo poważna. Od czasu złożenia dokumentu w Sejmie, czyli od listopada 2017 roku, w polskich szpitalach zabito 1349 dzieci. Projekt ustawy o ochronie zwierząt po wykreśleniu z niego najbardziej kontrowersyjnych zapisów, czyli zakazu hodowli zwierząt futerkowych czy uboju rytualnego, wciąż budzi niepokój. Chodzi o bezprawne odbieranie zwierząt.
Zapisy pozostawiają tak zwanym organizacjom społecznym i ekologicznym szerokie uprawnienia do bezprawnego odbierania zwierząt. Taka sytuacja 3 lata temu miała miejsce na posesji pana Tomasza. Wtargnęło do mnie na posesję pogotowie dla zwierząt bez wcześniejszego zawiadomienia. Odebrali mi wszystkie psy. Następnego dnia zabrali mi wszystkie krowy. Po godzinie czasu, jak ja tam byłem, założyli mi kajdanki na ręce i wywieźli mi na 48 godzin. Tak zwane organizacje społeczne i ekologiczne wkraczają na teren prywatny nawet przy sprzeciwie właściciela i odbierają zwierzęta, które w ich subiektywnej ocenie są trzymane bez odpowiedniego dobrostanu. W tej chwili są złożone 2 projekty ustaw, które jeżeli będą przyjęte, to po prostu nie będziemy mieć polskiej hodowli zwierząt. Jarosław Sachajko z Kukiz 15 postuluje o wstrzymanie prac nad projektami ustaw. Jeżeli oddamy to rolnictwo dalej w zarządzanie pseudopolityków, pseudorolników, rolnictwa nie będziemy mieli. Czy prezydent Rafał Trzaskowski wycofa swój podpis pod deklaracją na rzecz środowisk homoseksualnych? Dokument budzi nie tylko wątpliwości konstytucyjne, ale też narusza przepisy karne. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zobowiązał się do wspierania działań na rzecz bezpieczeństwa osób LGBT+, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej w szkole. One mają służyć pomocy wszystkim tym, którzy są dzisiaj dyskryminowani. Organizowane mają być specjalne zajęcia dla uczniów, a w szkołach mają pojawić się konsultanci wywodzący się ze środowisk homoseksualnych. Mamy do czynienia z szeroką akcją deprawacji młodzieży, dzieci w szkołach w Warszawie. Mówił poseł Robert Winnicki. Autorzy deklaracji chwalą się, że została ona oparta na standardach WHO. To są tylko niektóre z tematów opisanych w tych standardach. Dzieci już w wieku do 4 roku życia mają poznawać radość i przyjemność z dotykania własnego ciała. Mają być uczone masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa. Mają wyrażać własne potrzeby w kontekście tak zwanej zabawy w lekarza. 4-5-6-latkowie mają poznawać, zagłębiać się w tematykę związków osób tej samej płci. Mówi Nikodem Bernaciak, ekspert Instytutu Ordo Iuris. Prezydent miasta nie ma kompetencji zmian programu nauczania ani programu wychowawczego. Wprowadzenie nauczania antydyskryminacyjnego do szkół nie ma żadnych podstaw prawnych. Prezydent Trzaskowski nie zdaje sobie sprawy z tego, że wchodzi w poważny konflikt z prawem, mówi małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, która za obronę dzieci przed homopropagandą jest atakowana przez środowiska liberalno-lewicowe. Trudno się zgodzić zatem, żeby takie materiały znalazły się w naszych szkołach i żeby było namawianie dzieci do czynności seksualnych, dzieci, które nie mają ukończonego 15 roku życia. Jest to czynność karalna. W naszym prawie jest to przestępstwo. Szkoła nie powinna być miejscem uprawiania polityki i szerzenia ideologii, podkreśla poseł Jacek Wilk. To jest tak naprawdę próba upolityzowania szkół i narzucania uczniom, a przez to też rodzicom, określonego poglądu politycznego. Z indoktrynacją seksualną swoich dzieci w szkołach nie zgadza się też wielu rodziców, wśród nich dr Mariusz Krogulski. Chciałbym powiedzieć panu prezydentowi Trzaskowskiemu, że odbieram to jako zamach na moje prawa jako rodzica. Rodzice mają prawo wychowywać dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, ze swoimi przekonaniami. A pan Trzaskowski próbuje z butami wchodzić w sprawy rodzinne. Szkoła nie jest jedynym obszarem działań promujących środowiska homoseksualne przez Rafała Trzaskowskiego. Prezydent stolicy chce także objąć patronatem miasta Parady Równości oraz wybudować hostel dla środowisk homoseksualnych. Prezydent zapowiedział także stworzenie Centrum Kulturowo-Społecznościowego dla osób LGBT oraz uprzywilejowanie dla klubów sportowych zrzeszających osoby LGBT. Prezydent Trzaskowski planuje także specjalną politykę gospodarczą miasta, przypomina dr Tymoteusz Zych z Instytutu Ordo Iuris. Mamy do czynienia z precedensem, który oznacza wkroczenie tejże ideologii i jej założeń także do sfery biznesu. Kontakty miasta Warszawy z przedsiębiorcami będą uzależnione od przyjęcia przez przedsiębiorców tak zwanych klauzul antydyskryminacyjnych. Ci, którzy nie podpiszą klauzul, nie będą mogli liczyć na współpracę czy choćby udział w zamówieniach publicznych. W tej chwili możemy sądzić,
na podstawie treści tego dokumentu, że w warszawskich urzędach i w instytucjach podległych miastu stołecznemu są podejmowane praktyki niezgodne z prawem. Niewykluczone, jak informuje nasz dziennik, że władze stolicy zdecydują się na ograniczenie lekcji religii. Lekcji, których obecność w szkołach została uregulowana nie tylko prawem krajowym, ale także umową międzynarodową pomiędzy polskim rządem a Stolicą Apostolską, czyli Konkordatem. Formacja człowieka młodego, który chodzi na lekcje religii, powinna być traktowana arcypoważnie. To nie jest tak, że to jest jakiś dodatkowy przedmiot, który zupełnie nie powinien być albo może być, mimo tego, że jest fakultatywny, no w zależności od tego, jakie ma wyznanie dziecko, czy w ogóle jest dzieckiem religijnym, ale jeśli jest, no to jest fundament całej formacji duchowo-intelektualnej młodego człowieka. Mówił profesor Mieczysław Ryba. Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska zapowiedziała, że dyrektorzy szkół zostaną poproszeni o zredukowanie lekcji religii do jednej tygodniowo, jeśli pojawią się trudności lokalowe. 1 marca ruszy nabór wniosków o dotacje i pożyczki na projekty dotyczące poprawy jakości powietrza. Cała akcja potrwa do 20 grudnia. Programy Energia Plus z budżetem 4 miliardy złotych i ciepłownictwo powiatowe z budżetem 500 milionów złotych to nowe propozycje funduszu na walkę ze smogiem. Oba programy wspierają przedsięwzięcia z zakresu ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji sieci ciepłowniczych oraz energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych. Program Energia Plus jest skierowany do przedsiębiorców. Dla nich przewidziano m.in. pożyczki preferencyjne czy dotacje dla technologii. Program ma zachęcić przedsiębiorców do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby i sprzedaż nadmiaru tej energii do sieci. Program ma również upowszechnić nowoczesne technologie, takie jak instalacje fotowoltaiczne czy mikroelektrownie wodne. Spółka LOT porozumiała się ze związkowcami. Spór dotyczył warunków finansowych nowego regulaminu wynagrodzenia. 6 lat, tyle trwały spory zbiorowe związkowców i spółki PL LOT na temat wynagrodzeń. Teraz firma i związki zawodowe doszły do porozumienia, a prawnicy zarówno personelu pokładowego, jak i piloci mogą liczyć na podwyżki. Wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze oraz zmienne elementy wypłaty. Jak poinformował przedstawiciel strony związkowej Piotr Szumlewicz, personel pokładowy może liczyć na podwyżkę stałej pensji nawet o 1000 zł. To duży krok zarówno dla firmy, jak i jej pracowników. Świadczy to o dobrej woli obu stron, powiedział członek zarządu LOT Bartosz Piechota. Konsensus pozwoli spółce oraz pracownikom skoncentrować się na dalszym rozwoju. I na teraz to wszystko. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po modlitwie. Anioł Pański, zapraszam. Marta Klimczak, zapraszam na prognozę pogody. Nad obszarem kraju zachmurzenie umiarkowane. W północno-wschodnich regionach zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na wschodzie do 3 stopni na zachodzie. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spadnie na barometrach około 1045 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.